ty jesteś człowiekiem, który wie, jak zdobywać Puchar Polski z Lechem Poznań. Jak to się robi? No tak, faktycznie. Tutaj wspomnieliśmy, zdobyłem dwa puchary. Mam chrapkę na następne. Oczywiście, już to mówiliśmy jednokrotnie. Na ostatnie 2 lata, 3 lata na mnie nie wychodziły te puchary, więc czas najwyższy to zmienić i jutro jest pierwszy krok do tego, aby zagrać chyba na Narodowym w finale, więc bardzo byśmy chcieli, ja bym bardzo chciał, bo to są moje ostatnie być może puchar, więc czas coś znowu osiągnąć. Dawno Lech czegoś nie zdobył, no i gramy o to trofeum. Rozgrywki Pucharu Polski są o tyle specyficzne, że tutaj nie bardzo jest miejsce na potknięcie. No bo rzeczywiście przegrywasz, odpadasz, ale to z drugiej strony jest ich urok i chyba czekają nas w środowy wieczór spore i przyjemne emocje przy Bułgarskiej. Tak, dla kibica będzie to ciekawe spotkanie. Dla piłkarza duża odpowiedzialność. Nie ma co ukrywać, że to jest jeden mecz, jak wspomniałeś. Dobrze gramy go tutaj w Poznaniu. Cieszymy się z tego względu, ale gramy z silnym przeciwnikiem i zdajemy sobie sprawę, że Wisła jest na topie i będzie to bardzo ciężkie spotkanie, ale tak powiedziałem na wstępie, liczymy na te trofeum, więc musimy tą pierwszą przeszkodę przejść. Nie ma tutaj co polemizować. Wisła Kraków przyjedzie podobno rezerwowym składem. Czy wy to odbieracie jako coś niemiłego z ich strony? Wolelibyście, żeby przyjechali w silniejszym składzie, czy jakby się tym niespecjalnie przejmujecie i po prostu wychodzicie na boisko i robicie swoją robotę? Kompletnie nas to nie interesuje. Ja jeszcze nie wiem, jakim składem przyjedzie Wisła, więc myślę, że to większość chłopaków nie wie. I tak wspomniałem, nas to nie za bardzo interesuje. My tu chcemy wyjść jutro wieczorem i to spotkanie wygrać i przejść ten pierwszy etap.